Mamy taki filmik, jak wymienić żarówkę pozycyjną, którą mamy tutaj w reflektorze. Trzeba zdjąć zasilanie filtra, całą skrzynkę filtra też trzeba zdjąć, i żeby dostać się do lampy, wtedy dopiero można wymienić tą żarówkę. Zdejmujemy tego węża całego, opaska. Zdejmiemy całą budowę i pokażę wam, jak to wygląda tam od spodu. Tak więc obudowa na bok, mamy dojście do naszej klapki od lampy. No i teraz przydałyby się jakieś małe, najlepiej dziecięce rączki, żeby wyjąć żarówkę. Mamy tutaj naszą żaróweczkę, kolor wspaniały, czarny. Zaraz ją wymienimy i wraca z powrotem tą fajną tutaj dziureczkę. Oczywiście ręce dziecka jak najbardziej są przydatne. Ja takich nie posiadam, więc trochę się tu będę musiał namęczyć. Może mi się uda to zrobić jedną ręką. No już, żarówka siedzi. Tutaj widzicie, ładnie nam świeci. Zakładamy klapeczkę i składamy wszystko do czynności. Pozoru dość prosta, ale dużo użytkowników przedliftowych, oszustek, ignoruje ten tą usterkę, nie wymienia tej żarówki. Po prostu zbyt dużo pracy ich to kosztuje. Tak naprawdę jest to jakieś 20 minut roboty. Nic specjalnego, można poświęcić ten czas, żeby nie widzieć błędów na fisie. Oczywiście jest to naprawa tylko dla oszustek przedliftowych i roadów, jako że polifty mają pozycję w LEDach. Tak samo S6 i R6. Tak więc mamy skończone. Zaraz dokończymy tutaj jeszcze ten wlot powietrza i auto można już odbierać tak naprawdę. Zobaczymy sobie, czy błąd na zegarach nam znikł. Włączymy sobie światełko. Serwisik za 700 mil. Tak jak widzicie, nie ma błędów ani ręcznego, ani światła pozycyjnego. Także na pewno dużo lepiej nam się będzie podróżować. Dzięki za obejrzenie i pozdrawiam. Do następnego filmu.